Już za momencik eksplozja newsów. Kolejne wieści na temat następnej odsłony Project Cars. Szef studia Slightly Mad podał, że gra ma być duchowym spadkobiercą Need for Speed Shift. Tamta produkcja, jak pamiętamy, wyróżniała się chociażby próbą odwzorowania perspektywy kierowcy podczas wyścigu. Gra ma zyskać też na większej liczbie symulacyjnych smaczków. Kiedy wyjdzie Project Cars 3? Tego oczywiście nie wiemy. Niedawna gra Celeste zebrała świetne recenzje i zachwyciła graczy wysokim poziomem trudności. Niestety inny projekt tych samych twórców, Skytorn, został w międzyczasie anulowany. Deweloperzy wyjaśnili, że nie bardzo wiedzieli, jak rozwinąć ten pomysł na Metroidvanie, więc postanowili z niego zrezygnować. Nic straconego, bo ekipa podobno pracuje już nad czymś nowym. Nowa paczka Humble Bundle spodoba się przede wszystkim osobom ceniącym sobie gry strategiczne. Chodzi o gry firmy Stardock, w tym Sins of Solar Empire, Galactic Civilization 1, 2 czy 3, czy chociażby Ashes of Singularity, RTS-a, w której bitwy rozgrywamy na bardzo dużą skalę. Za najwyższym progiem kryją się za to Offworld Trading Company w wersji Gold, a także dodatek Intrigue do Galactic Civilization 3. Ciekawostka na temat Red Dead Redemption 2. Wygląda na to, że fabuła gry zrodziła zainteresowanie gruźlicą. Użytkownicy internetu po premierze gry coraz częściej wyszukiwali informacje na jej temat. Gruźlica, tu mały spoiler, odgrywa pewną rolę w fabule gry, a jak widać nie wszyscy byli z nią zaznajomieni. I dobrze, lepiej żeby wyszukiwali info o gruźlicy niż o tym, jak kraść konie. From Software, twórcy Dark Souls i Bloodborne i dziesiątek innych gier, o których już nie pamiętamy, pracują podobno nad dwoma niezapowiedzianymi jeszcze tytułami. Taką informację podał sam Hidetaka Miyazaki w rozmowie z japońskim serwisem 4Gamer. Podobno gry są utrzymane w stylu From Software. Oczywiście pamiętamy, że producent niedawno wydał też VR-ową produkcję Derasin, a w marcu obdarzy nas grą Sekiro Shadows Die Twice. Panie i panowie, kuriozalna informacja na koniec Flesza i na dobry początek nowego roku. Na liście przedmiotów dostępnych w ramach mikropłatności w Call of Duty Black Ops 4 pojawiła się kropka, a konkretniej celownik kolimatorowy typu Red Dot do jednego z karabinów. Celownik, który będzie docelowo sprzedawany w cenie $1. Dolar za kropkę na ekranie. Oto zbroja dla konia naszych czasów. Firmie Activision gratulujemy. A, właśnie, żeby tylko nie zapomnieć zmienić roku w kredytach. Cześć.